Kiedy bajka zaczyna się od kolumny czołgów, samolotów wojskowych, helikopterów i innych pojazdów bojowych, a następnie widzisz płonącą wioskę oraz zwierzęta z karabinami, to wiesz o tym, że trafiłeś na coś nieźle powalonego. I dzisiaj przychodzę do was z bajką z Korei Północnej, czyli animacją, która jest puszczana dzieciom w celu dokonania im prania mózgu, bo tego co ma ta bajka w sobie nie można inaczej nazwać. A żeby wam to lepiej zobrazować, to będziemy mówić o kraju, który specjalnie tworzył miasta tylko po to, by udawały dobrobyt w kraju. Tymczasem sam kraj jest tak zamknięty w sobie, że pan w nim ogólna bieda, głód i zacofanie technologiczne, a wszystko co jest amerykańskie, japońskie czy też południowo-koreańskie jest złe. Tak więc zostaw jeszcze tutaj łapeczkę w górę dla zasięgu i subskrypcji, by nie przegapić żadnego z odcinków i ruszajmy już z tematem. Animacja nazywa się Wiewiórka i Jeż. Sama bajka składa się z trzech sezonów, dlatego dzisiaj przychodzę do was z tą jedną bajką, a nie dwoma. Jeżeli myśleliście, że rosyjskie bajki są mocno przegięte, to ta wam zniszczy mózg. Dzięki temu, że do tej kreskówki są dostępne angielskie napisy, to bez większego problemu mogę wam przedstawić jej zarys fabularny. Historia toczy się wokół tytułowej wiewiórki i jeża, którzy to bronią kwiatowego wzgórza przed zagrożeniami, które według wielu przedstawiają. Prawdziwe narody, więc wywiórki, kaczki oraz jeże to są Koreańczycy z północy, łasice to Japończycy, myszy to Koreańczycy z południa, a wilki to Amerykanie. Tak jak widzicie, same postacie w tej bajce mają pokazywać kraje, które chcą zagrozić Korei Północnej i jej mieszkańcom według propagandy. Co jednak trzeba przyznać tej bajce, to to, że animacje są wykonane na względnie dobrym poziomie i idzie to obejrzeć w przeciwieństwie do rosyjskich bajek. Wracając do samej animacji, to tak jak mówiłem, ona składa się z trzech sezonów, więc trochę będziemy po niej skakać i wam przedstawię ogólny zarys tej bajki dla dzieci. I sami stwierdzicie, czy to jest faktycznie propaganda i czy to powinno być puszczane na kanale Państwowym jako bajka dla dzieci. Animacja tak jak mówię na sam na samym początku zaczyna się od tego, że kraj się zbroi. Po czym następnie mamy atak Amerykanów, czyli wilków, którzy palą las i wioskę spokojnych mieszkańców, co to ich zmusza do walki z nimi i do dalszego zbrojenia się. Każdy odcinek opowiada o wiewiórce i jeżu, którzy pokonują Amerykanów, Japończyków i inne narody, w zależności od akcji jaka toczy się w kreskówce, ale zawsze ona się opiera na tym, że ktoś chce zakłócić ich spokojne życie lub chce się pozbyć ich kochanego przywódcy. Prawie każdy odcinek zaczyna się od tego, że jedzie jakaś kolumna ciężkiego sprzętu i z niej wyskakuje jeż oraz wiewiórka, którzy to opowiadają co było w ostatnim odcinku. Do tego fakt, że ktoś do kogoś mierzy z broni jest tam na porządku dziennym. Jeżeli tylko coś takiego by było, to ta kreskówka powiedzmy, że jeszcze jako tako by się nadawała dla starszych dzieci. Ale tu się pojawia mały problem, gdyż oni biorą i strzelają. A sceny jak jakiś wróg narodu jest przywiązywany do słupa i do niego mierzy gromada żołnierzy jest na porządku dziennym. Później zawsze to kończy się w tragiczny sposób. Kilka odcinków dalej mamy przeprowadzony desant sił południowo-koreańskich i japońskich. Na to ich miasteczko. I żeby ich powstrzymać to za pomocą guzika nasza wiewiórka wysuwa kolce. Na które to spadochroniarze wlatują i zostają nimi przebici, po czym słychać ich krzyki i dostajemy tego zbliżenie, ale z wiadomych powodów tego wam nie pokażę, ale jest to na YouTubie. I chciałbym wam jeszcze znowu przypomnieć, że to jest bajka dla dzieci w Korei Północnej. Następnie mamy przedstawione nam spokojne życie mieszkańców, którzy bez żadnego problemu zbierają zapasy na zimę, ale to tylko tak na pozór, bo wilki zawsze ich potajemnie obserwują. Co to oczywiście ma wmówić dzieciom, że Amerykanie cały czas ich podglądają i znają każdy ich jeden ruch. Następnie mamy też pokazane więzienie, w którym znajdują się zdrajcy ich narodu oraz to co się dzieje z takimi ludźmi pomimo błagania ich przywódcy o litość, gdyż on po prostu nie zna tej litości. Później mamy cudowną piosenkę o honorze, duchu walki i tym, że oni są gotowi niczym Japończycy w trakcie II wojny światowej dokonać ataku kamikadze tylko po to, by spowolnić wroga. A następnie mamy pokazaną oczywiście rakietową potęgę kraju, który jest w stanie pokonać wszystkich i wszystko. Co ciekawe sama bajka zauważa to, że Amerykanie są lepiej przygotowani od nich technologicznie. I wysyłają do nich swojego robota, który ma pojmać ich przywódcę. Ale pomimo wielu strat, udaje im się pokonać tego robota. Jeszcze mamy tutaj ukazaną Lisicę, która jest asystentką Wilka, która to ma symbolizować to, że Amerykanie nie potrafią zrealizować żadnego swojego planu dobrze: bo to nie faceci rządzą kraju, a kobiety, i nie misterują pod osłoną cienia. I z tego się właśnie wyśmiewają Koreańczycy z północy. Jeszcze w międzyczasie mamy wiele starć między jednymi i drugimi siłami, które kończą się dla tej bajki w jeden możliwy sposób: czyli wiewiórki oraz jeże wygrywają. A cała reszta bardzo źle kończy, przez to, że się sprzeciwiła ich mocarstwu. I w sumie na tym się opiera cała ta kreskówka. Jak dla mnie treści, jakie ona zawiera, oraz propagandę to jest nic innego jak pranie mózgów dzieciom, które są faszerowane propagandą od najmłodszych lat, po to by być wrogo nastawionym do innych i by ślepo być wpatrzonym w swojego władcę, czyli Kima. I mam jeszcze w zanadrzu dwie takie bajki z Korei Północnej których jedynym zadaniem jest niszczenie psychiki dzieci. Tak więc jeżeli odcinek wam się spodobał i chcecie kolejny taki z Korei Północnej, to koniecznie zostawcie tutaj 2000 łapeczek w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.